Cześć, tu Paweł Albrecht i ze mną dzisiaj Adrian Niewiadomski, którego możecie kojarzyć z takich wiralowych filmików, gdzie Adrian szczególnie podczas fejmu przypytywał ludzi, ile chcieliby wydać na swoje pierwsze mieszkanie. Jeden z tych filmów możecie zobaczyć urywek tutaj. Ile planujecie wydać na swoje pierwsze mieszkanie? Nie wiem, jeszcze tego nie planowałam. 100 tysięcy? A w jakim mieście? Gdańsku. Okej, okay, to wydaje mi się, że może być trudno kupić za 100 tysięcy mieszkań. Takie dzielnice, gdzie są spoko ceny. Dwie bańki, Dwie bańki euro. tak. albo funtów. Powiedz Adrian, skąd taki pomysł na to, żeby zadawać Polakom takie pytania na temat nieruchomości? E, wiesz co, na razem z Pawłem z kanału Dla Pieniędzy wpaliśmy na taki pomysł, żeby zobaczyć jak faktycznie wygląda wiedza młodych i dorosłych Polaków na temat rynku nieruchomości. Tak naprawdę taka wiedza, którą każdy dorosły człowiek powinien mieć, tak czym się zajmuje notariusz, co to jest księga wieczysta, jakie są informacje w księdze wieczystej i tak dalej. No i tak jak widać, że ta wiedza jest różna i rzeczy, których tak naprawdę powinniśmy się uczyć w szkole, no dla niektórych to jest wielka zagadka i tajemnica, a tak naprawdę każdy Polak chciałby mieć swoje mieszkanie, więc takie rzeczy powinien wiedzieć, wiesz, no tak naprawdę każdy. Kiedyś był taki filmik w internecie, on się później stał wiralowy, gdzie jeszcze był czarno-biały, to no może już nie, ale było takie pytanie, czy wie pan, co to jest przedsiębiorczość? I ludzie też odpowiadali na te pytania. To już było <gry> kilkadziesiąt lat temu. Widać, że tutaj się za wiele nie zmieniło, więc jakby no, twoja aktywność w internecie to jest jedno, ale no, zajmujesz się poważnie nieruchomościami. My się poznaliśmy hmm. na jednym z naszych eventów, później byłem u Ciebie w biurze, widziałem jakieś tam Twoje inwestycje. Więc dlatego też Cię zaprosiłem. No bo tak, dzisiaj większość osób na rynku nieruchomości skupia się na flipach. Flipy to jest rzecz dla no, mniejszych przedsiębiorców z mniejszym mm -hmm. zespołem, które dają fajnie zarobić, no ale to jest nie ta skala, którą Ty się zajmujesz. Więc chcę Cię zapytać o to, zanim przejdziemy do tego, co robisz, jak zaczynałeś i skąd pomysł na tą większą skalę? No bo nikt się nie budzi nagle i mówi, że będę robił duże rzeczy, gdzieś trzeba mieć do tego jakieś fundamenty. Jasne wiesz co? Ja zaczynałem w bankowości i pracowałem dużo właśnie też z deweloperami. Zajmowałem się finansowaniem dla deweloperów i w ogóle rynku mieszkaniowego. No, na koniec zarządzałem dużą strukturą w takiej dużej grupie kapitałowej. No i odszedłem po tak naprawdę 10 latach pracy w tej branży, odszedłem na swoje, chciałem założyć swoją firmę. I na początku też działałem przy rynku deweloperskim i zaczynałem też od flipów na mieszkaniach. Wtedy było jeszcze trochę łatwiej, bo to było już tam 7-8 lat temu tak naprawdę. Było zdecydowanie łatwiej, bo faktycznie dało się dogadać na przykład z deweloperem, że odsprzedawał Ci jakiś tam pakiet kawalerek w swojej inwestycji w systemie płatności, nie wiem, tam 10,90 czy 20,80. Dzisiaj myślę, że już jest problem, raczej wiesz, z takimi okazjami, no bo deweloperzy się nauczyli, że wolą poczekać i, i tak naprawdę sami zarobić te pieniądze. I od tego zaczynałem. Później zebraliśmy taką grupę zaprzyjaźnionych inwestorów, zrobiliśmy pierwszą inwestycję deweloperską, mniejszą, później trochę większą. No, i tak naprawdę teraz w kwietniu kończymy inwestycję na około 10 tysięcy metrów powierzchni użytkowej, to jest 215 apartamentów nad morzem. No, to już jest taka spora inwestycja. No, wygląda to imponująco. Jest sporo filmów, e, jak to wygląda. Mam nadzieję, że mnie tam zaprosisz, jak będzie wszystko skończone. No, otwarcie cię to zaproszę, jak najbardziej. Dziękuję. Może jakiś event zrobicie u mnie. Bardzo chętnie, dziękuję. No, te filmy możecie zobaczyć, jak, jak wygląda ta, ta inwestycja. No i, i pytam o to w takim kontekście, jak zaczynałeś. Czyli to nie jest tak, że ty się nagle obudziłeś, stwierdziłeś, że będziesz deweloperem, bo zobaczyłeś śmieszny filmik na YouTubie, tylko no, miałeś to doświadczenie, że widziałeś. Jak te inwestycje są realizowane, jak to wygląda od strony prawnej, czy. czy od no, strony od strony dokładnie prawnej, no i przede wszystkim całą strukturę finansową. Sam układałem, bo wielokrotnie pomagaliśmy przy uzyskaniu finansowania pod inwestycje deweloperskie. Później wiesz co, robiliśmy nawet takie pożyczki dla deweloperów, jak tam gdzieś brakowało, żeby się inwestycja spieła i tak dalej. No i tak naprawdę, jak zrobiliśmy swoją pierwszą, mniejszą inwestycję, no to już tak wiesz, zobaczyliśmy jakie są z tym problemy, z czym. Co się je, no i tak naprawdę robiliśmy później dwa razy większą, trzy razy większą. No i, i, i co tak. według Ciebie jest najtrudniejsze w, w zrobieniu dużej inwestycji deweloperskiej? Który element mm -hmm. e, wiedzy, procesów, który dział jest najtrudniejszy? Budowa, finansowanie. Jest czy... to. Dla wielu osób najgorsze są papiery. Akurat ja mam taką dosyć łatwość w tym temacie, bo i, i gdzieś tam powiedzmy nawiązuję dobre kontakty, relacje z ludźmi, więc nie jest mi trudno się poruszać po urzędach, żeby się z kimś dogadać. To, bo, oh, jeżeli Rzadko chodzi o papiery, to mówisz no, o papierach związanych z, na przykład z uzyskanie, tak, z pozwoleń z na budowy, decyzji środowiskowych i tak dalej. No, z reguły na to deweloperzy narzekają. Być może przez to, że mimo wszystko wiesz, że moja skala dla kogoś, być może. Ogromna, no bo teraz kończymy tę inwestycję, to jest około 150 milionów złotych w sprzedaży. Jedna inwestycja, więc, więc dosyć duża, ale no do dużych deweloperów, takich, nie wiem, jak Don Development, Robek, czy, czy inni, którzy sprzedają po 4000 lokali rocznie, no to mimo wszystko jestem gdzieś tam, wiesz, mikro przedsiębiorcą. No to dla nich wiesz, być może faktycznie na taką dużą skalę, jak oni kilkadziesiąt tych pozwoleń robią rocznie, no to faktycznie to jest problematyczne. Tak tak? Sztab ludzi, który do tego, no tak, tak, tak. Działu, no no, i... Ale wiesz, sztab ludzi powoduje to, że część rzeczy, na przykład załatwiasz korespondencyjnie, pewnie już tak wiesz, nie jeżdżą, nie nawiązują tych relacji i tak dalej. Ja jak mam Problem w danej miejscowości z uzyskaniem pozwolenia, no to pakuje architekta, wiesz, do, do samochodu, jedziemy, rozmawiamy, wiesz, rozmawia się z włodarzami miasta. Zazwyczaj to są już duże, znaczące inwestycje w takich miejscowościach no i po prostu z tymi ludźmi, którzy też podejmują decyzje. Ja wychodzę z założenia, że wiesz, że każda decyzja z reguły w takim procesie to jest czynnik ludzki. Więc jak mi się uda coś. Wiesz, załatwić, przyspieszyć, przekonać, żeby ktoś zrobił nie w pół roku, tylko w trzy miesiące, no to właśnie tymi rzeczami wygrywam. Szczególnie jak ja robię też duże flipy na gruntach, bo już na mieszkaniach tego nie robię, rzadko się zdarza, żeby teraz okazyjnie można było kupić jakiś, nie wiem, Pakiet nieruchomości albo jakiś tam mega deal zrobić, bo myślę, że świadomość ludzi tego, ile są warte dzisiaj mieszkania i jest duży hype na to, to jest tak duża, że raczej rzadko się trafiają jakieś mega okazje, raczej trzeba to wiesz, sobie wypracować. A na gruntach, mimo wszystko, jest mało ludzi, którzy się na tym znają. Tu już jest próg wejścia. Też dosyć spory, dlatego, że żeby na przykład zrobić analizę chłonności gruntu, czyli powiedzmy sprawdzenie, ile na danym gruncie trzeba, można wybudować. No to już trzeba. To się wiąże z tym, że, że trzeba kilka tysięcy złotych w ciemno wydać na daną działkę. A ty to potrafisz zrobić. A ja to potrafię, powiedzmy, wstępnie samemu ocenić. A później no, mnie już za to projektanci nie, nie kasują. Ja już za to nie płacę, bo robię tak duży y, przemiał u nich tych projektów, że oni mi to robią w gratisie, że oni wiedzą, że ja wiesz, nie robię tego na podpuchę, że chcę sobie sprawdzić na przykład nic z tego nie będzie, tylko nawet jeśli nie wiem, jeden na dziesięć z takich tematów u nich wejdzie, no to dla nich to już jest zarobek rzędu set, setek tysięcy, czy nawet w milionach słodych takie projekty się liczą. No bo jak na przykład, nie wiem, projektują mi 20 tysięcy metrów powierzchnika, Użytkowej, to za metr takiego PUMU płaci się teraz 150 zł netto, czyli taki projekt powiedzmy 3 miliony złotych kosztuje. Nie? Czyli jak kupuje mieszkanie za 10 tysięcy zł z metra, to w tym 150 zł powiedzmy. No, jest w projekt. mieszkaniówce jest trochę taniej, tak. Około 120 zł, 100 zł powiedzmy kosztuje projektant. Czyli netto. Twoją, siłą, hmm. twoją siłą w. Bo do flipowania gruntami zaraz, zaraz też przejdziemy, ale Twoją siłą w tej działalności yy, deweloperskiej czy tej obrotu gruntami jest to, mm -hmm. że Ty po prostu jesteś w stanie te wszystkie procesy, takie, które wymagają yy, zaangażowania ludzi i pieniędzy na początku, ocenić sam i jeszcze jesteś tak. na tym etapie, gdzie, gdzie te rzeczy wykonujesz i dzięki temu no, no wygrywasz czasem i, mm -hmm. i zaoszczędzonymi pieniędzmi na te analizy, które na początku są. I wtedy można dalej działać. Dokładnie nie? tak, bo jak zobaczysz, że na przykład, właśnie tym się różni rynek gruntów od mieszkaniowego, póki co, jeszcze przynajmniej, że jest bardzo mało ludzi, którzy posiadają wiedzę, i jest mało ekspertów w tym zakresie. Jak wejdziesz na Oto Dom, dla przykładu, zobaczysz, jak wyglądają oferty gruntów, no to wiesz, zazwyczaj jest tam wycinek jakiejś mapy, nie wiem, screen z Google Maps, i w pęcie ktoś tam, wiesz, taką ramkę tak. narysuje na czerwono, jest działka, nie wiem, tam 5-10 tysięcy metrów. A wiesz Level up w tym zakresie to jest, jak ktoś bierze taką działkę, wchodzi, sprawdza plan miejscowy i na przykład, wiesz, wrysowuje już przynajmniej jakiś tam kształt budynku i zamiast sprzedawać działki 5000 metrów, no to sprzedaje budynek 5000 metrów. No i wtedy wchodzi deweloper i już jest zupełnie inna gadka, nie? A jak widzi po prostu działkę w pęcie narysowaną, no to nie wie, czy tam można wybudować jeden dom. Czy 10 domów, czy 50 domów, czy budynek 50-metrowy. Więc... To na czym się więcej zarabia? Więcej się zarabia na samej budowie, na tym, że te lokale powstają i się sprzedaje? Czy na tym, że się znajduje duży grunt z dużymi możliwościami? Wiesz, zapewne więcej na budowie się zarabia, ale najwięcej się zarabia na tym, jak znajdziesz tani grunt. I. Powiedzmy taką o wyższym standardzie inwestycje, wybudujesz, no to wtedy te, te marże się kumulują. Nie? Natomiast ja w ogóle nie wchodzę w rynek takiego mieszkalnictwa popularnego dla, dla Kowalskiego, powiedzmy, czy, czy takiego, który się łapie na programy rządowe. No bo nie chcę i nie jestem w stanie nie chcę rywalizować z takimi dużymi deweloperami, którzy wiesz siłą rozpędu mają te koszty powiedzmy budowy, czy, czy w ogóle zarządzania tymi projektami zdecydowanie niższe, bo mają swoje struktury. Często sami to budują, optymalizują koszty. Ja raczej robię takie inwestycje wysokomarżowe, które mi i też ludziom dają, wiesz, bezpieczeństwo tego, że ta inwestycja powstanie, bo no taki giełdowy deweloper, powiedzmy, na metrze zarabia około 2000 złotych na, na mieszkaniu. Pozostałe koszty to są koszty budowy i gruntu. Ja raczej robię takie projekty, gdzie około no no minimum, żeby 4000 na metrze, powiedzmy, zostawało. Nie? Bo tak, jak ktoś jest. Osobą zajmującym się nieruchomościami, czy nawet prowadzi jakiś biznes niezwiązany z nieruchomościami, no to myśli sobie tak: no mówi 150 milionów złotych sprzedaży. No to ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić działkę, wybudować to? Natomiast no my, w sensie jajty ty, tutaj, tak, wiemy, że no finansowanie to jest tylko element, który. Nie musi podchodzić hmm. od nas, tak? No bo na pieniądzach nie jest napisane, czy to są Paweł Albrechta, czy Adriana, na pieniądzach jest narysowany baj. Władysław Jagiełło i to nieważne, w czyich on rękach jest, ktoś je musi posiadać. To mówisz, że ty zaczęłeś współpracować z ludźmi, którzy po prostu mieli kapitał i ktoś, hmm. no czyli czy tutaj jest... też ty wiesz co, pierwsza nasza inwestycja była taka, że po prostu w osiem pezmy spółek, czy tam osób się zrzuciliśmy na inwestycje i każdy partycypował jakby w tyle samo kapitałowo włożył do spółki, ale mieliśmy tam wskaźniki zrobione takie, że powyżej pewnego progu zysków większa część tej kwoty wędrowała później dla mnie. tak? Więc ja miałem taki lewar zrobiony, że okej, okay, wchodzę z ludźmi, którzy mi zaufali, ale jednocześnie Ryzykuję taką samą kwotą jak oni, że nie bawię się, wiesz, nie, nie otwieram piaskownicy z zabawkami, bawię się ich pieniędzmi. Jak wyjdzie, no to super, ja zarobię. Jak nie wyjdzie, to nie stracą. Tylko każdy proporcjonalnie tutaj wszedł kapitałowo. Umówiliśmy się, że do pewnego progu zysków dzielimy się porówno. Czy ja ryzykuję swoim czasem pracą, tym, że jeśli to nie będzie tak zyskowna inwestycja, jak y, prognozowałem, no to po prostu, y, wiesz, oni dostaną tyle samo pieniędzy, co ja, mimo że kompletnie pasywni są, a powyżej pewnego progu po prostu dostaje ten success fi większy. No, i tak naprawdę powiem Ci, że w 100%. Mimo tego, że wiesz, 3 lata trwał proces od zakupu działki po budowę i koniec inwestycji, to praktycznie w 100% się wstrzeliliśmy z tą kalkulacją, tak jak zakładałem na początku. No i się to okazało zyskowne. No, zarobiłem na tym kapitał, który zainwestowałem w kolejną inwestycję, też we flipy i tak dalej. Na tym zarobiłem większą część kapitału. No i to mi pozwoliło wejść w tak dużą inwestycję, jaką teraz realizuję, bo ja w tej spółce mam 50% udziału. Czyli tak naprawdę no, teraz już 50% kapitału też pochodziło ode mnie, który zainwestowaliśmy, no, ale to oczywiście nie było 150 milionów, tylko znacząco niższa kwota, bo tutaj też finansowaliśmy się kredytem deweloperskim. Czyli kluczem do tego, żeby zebrać finansowanie na większy projekt, jest to, żeby po prostu być osobą, na której to wszystko polega, czyli od ciebie to wszystko zależy, ty to wszystko wiesz. Oczywiście posiłkujesz się ekspertami, wiadomo, we, we wszystkim, Jasne. ale. No ja też jesteś... nie jestem budowlańcem, mimo że zajmuję się deweloperką. Tak. To jest też często szokiem dla, dla wielu ludzi, że jak to ty nie, nie wiesz, nie skończyłeś studiów związanych z budownictwem i tak dalej. no Ja się tego też uczę, już wiesz, na wielu rzeczach się znam, ale po prostu też otaczam się ludźmi, którzy są w tym ekspertami, którzy na bieżąco to wszystko śledzą. To też co chwilę wszystko się zmienia, są jakieś nowe materiały, technologie i tak dalej, więc wiesz, nie sposób za wszystkim nadążyć, ale od tego mam projektantów, inspektorów tego nadzoru, którzy żeby za to płacić. Dokładnie tak. I ja, ja się nie, nie muszę znać. w 100% na tym znać. Z grubsza się znam, uczę się też na bieżąco, jak jakąś tam nową technologię czy nowe materiały stosujemy, to się tego uczę, ale mam ludzi, którzy na bieżąco patrzą na ręce wykonawcom i, i znają się na tym technologii. Ja ja ostatnio zadaję więcej takich pytań. Mentalnych, powiedzmy, no bo tak, wybudować... Jeszcze sobie... odpowiadając na to wcześniejsze Twoje pytanie, no to ja uważam, że żeby wejść w taki biznes, czy wiesz, zrobić coś takiego, no to musisz mieć doświadczenie, znać się na tym, ale też uważam, że dobrze jednak wiesz, mieć swój kapita kapitał, tak, żeby wiesz, to nie było na zasadzie, ty, paweł mam... bo, bo takich ludzi jest mnóstwo, do mnie teraz też trafiają, wcześniej trafiali. Cześć słuchaj, mam mega pomysł na biznes i tak dalej, nie wiem, otwórzmy siłownię albo jakiś tam inny biznes. Ty daj kasę, A ja, ja będę robił. tym, ja będę robił i tak dalej. No tylko wiesz, jak dajesz 100% kapitału na, na jakieś tam przedsięwzięcie, no to tak naprawdę, jak nie wyjdzie, no to kto jest w plecy. Nawet były takie propozycje, że wiesz, że goście mi proponował właśnie otwórzmy siłkę, tam potrzeba, nie wiem, pół miliona czy milion złotych, ale mega będziemy zarabiać, będzie grubo i tak dalej. Nie? Ale ja mówię: słuchaj, jak nie wypali, no to kto będzie utrzymywał, wiesz, czynsz i tak dalej. To samo otwarcie czy zainwestowanie miliona to jedno, ale Później na przykład nie wiem, 50 tysięcy czynszu miesięcznie, pracownicy i tak dalej, no to wychodzi jeszcze, nie no wiem, klar. jakiś leasing na sprzęty i tak dalej, no to wychodzi powiedzmy stówka miesięcznie. Nie? Ja mówię, a z czego ty będziesz żył, jak nie masz oszczędności? A on mówi, no to w razie czego będę sobie treningi personalne robił. A ja mówię, to słuchaj, ja ci otworzę siłkę, zaryzykuję, i, i tak dalej, a w razie czego to twoje treningi już na twoje konto idą, tak? Mówię nie wchodzi już tu do spółki, no i wiesz, to jest często takie podejście ludzi. Nie? Więc ja uważam, że jak chcę. Też kogoś do czegoś namówić, znasz się na tym, no to też powinieneś czymś ryzykować. To nie powinno być tak, że tylko y, zbierasz kasę od innych, a, a samemu nie inwestujesz. No to właśnie nie? to ryzyko chciałem ci przed chwilą zapytać o, o te rzeczy mentalne, no bo tak, wybudowanie y, powiedzmy bliźniaka, czy dwóch, czy pięciu, no jest czymś innym niż budowa takiej dużej inwestycji jeszcze, hmm. jeszcze w miejscu, w którym to realizujecie. Jest to tak, ale pęci paradoksalnie. Dla mnie wybudowanie 20 mieszkań, a 200 mieszkań jest tak samo absorbujące. Wiadomo, że teoretycznie ryzyko jest większe przy 200, ale to bym powiedział ryzyko takie popytowe. Wiesz, to, że na przykład nie wiem, może być załamanie rynku w trakcie sprzedaży i, i na przykład jeśli to jest jeden budynek, no to ryzyko jest takie, że nie wiem, sprzedasz 50 mieszkań, a musisz wybudować 200, no bo nie powiesz, dobra, no to nie wiem, to teraz nie buduję i poczekajcie jeszcze 4 lata. Nie, więc to są tego rodzaju ryzyka. Natomiast prowadzenie takiej budowy przedsięwzięcia, no to naprawdę zdecydowanie łatwiej jest wybudować jeden blok na 200 mieszkań, niż na przykład 5 po 20. Natomiast, w, bo właśnie do tego zmierza to moje pytanie, że no nie zaczynałeś od budowy dużej inwestycji, tylko mhm. zaczęliście na tak. mniejszej inwestycji, przeszliście przez cały proces od A do Z, potem tak. na, na kolejnej większej inwestycji, tak, gdzie znowu przyszliście ten sam proces, no i później już odblokowuje się w głowie taka klapka, no czy to będzie 50, czy 100, czy 300 mieszkań. To już jakby procesowo to jest tak samo, bo i tak, tak. przecież fizycznie nie ty trzymasz łopatę, czy to na rękę. Dokładnie czy tak. W rękach, A wręcz to... pamięci, że często te większe inwestycje już są łatwiejsze, bo przy mniejszej, jak budowaliśmy na przykład 14 mieszkań, mieliśmy problem z sąsiadami. Trzeba było stosować drogą technologię, ścianki zabijać wiesz, na granicy działki, żeby się tam nie obsuwała ziemia, i tak dalej. To, to wszystko w stosunku do małej inwestycji dużo kosztowało. No bo na przykład za ścianki berlińskie kilkadziesiąt tysięcy złotych, później przyszedł sąsiad, że. On by chciał ogrodzenie takie wysokie, żeby tam nie widzieć naszego bloku, bo obok były raczej takie jednorodzinne zabudowa, gdzieś tam w sąsiedztwie. To musieliśmy na ogrodzenie 300 tysięcy złotych wydać. Ktoś tam chciał, żeby nie protestować, i tak dalej, wiesz, szantażowali nas trochę, żeby zrobić jakiś ogród, garaż, wyremontować elewację i tak dalej. My zawsze podchodzimy tak, że faktycznie jak w takim miejscu, które jest absorbujące dla sąsiadów i tam no jest to jednak uciążliwe, jak Powiedzmy rok czy półtorej, taka budowa trwa, i za oknem ci tam wiesz ciągle tłuką. No nam też zależy, żeby żyć w zgodzie z sąsiadami. Każdemu jakiś tam, powiedzmy, taki bonus realizujemy, że remontujemy im tam elewację, garaż, czy tam ogród zrobimy i tak dalej. Takie rzeczy dużo ważą w małej inwestycji. To nagle się uzbiera, wiesz, milion, dwa, no to w budżecie na 10 czy 12 milionów to już jest dużo, nie? Ale jak masz budżet 100 milionów i nagle tam, wiesz, 2 miliony trzeba dać na infrastrukturę, drogę, wodociągi, no to to już się gubi tak naprawdę. Rozmywa nie się już tej skali. Dokładnie tak. Więc często przy dużej skali to wszystkie problemy łatwiej rozwiązać niż przy takiej małej skali, nie? Nieraz na przykład musiałem zrezygnować z inwestycji, gdzie mam we Wrocławiu piękną działkę, wiesz, w mega otoczeniu pod 20 domków jednorodzinnych czy jakieś tam bliźniaki chciałem wybudować, a nagle Wrocławski z Dium, pozdrawiam, zażyczył sobie wybudowania y, dróg, chodników, y, oświetlenia i tak dalej za 5 milionów złotych. Jak zysk na takim domku, no, jak to budujesz budżetowo, to jest 150 tysięcy złotych na jednostce. No to z 20 domów, powiedzmy, potencjalnie mogłem zarobić 3 miliony, a, a drogi miały kosztować procentura. 5, nie? Więc dochodzi niestety często do takich absurdalnych sytuacji, no i przy takiej małej skali małej inwestycji nie jesteś w stanie tego rozwiązać. Nie? Czyli tutaj, jeżeli trafisz na działkę, która z Twojej analizy wynika, że możesz na niej zarobić, i nawet skala no. jest duża, no to tutaj już nie masz tego strachu po prostu, że, że robiąc większy projekt, jeżeli po tej analizie wyjdzie, coś się wydarzy, no bo to już idzie siłą rozpędu wykonawcami, którzy są no. i. Przy całym znajomości całego procesu, no tak naprawdę to. Tak, ja też staram się świat. etapować. Na przykład ten projekt w Międzyzdrojach, który kończymy, to jak zobaczysz, bryłę to to wygląda jak jeden budynek, nie? jeden duży budynek. Natomiast w rzeczywistości to są cztery budynki połączone dylatacjami, które tą tworzą jedną całość, ale zaprojektowaliśmy to w taki sposób, że gdyby faktycznie przyszedł jakiś kryzys i po prostu ta sprzedaż by nie szła, no to. W Powiedzmy, wybudowałbym, nie wiem, jeden etap albo pół, tego, pół tej inwestycji i poczekał sobie na lepsze czasy, nie? Więc zostawiamy taki zawsze bufor bezpieczeństwa, no bo wiesz, tak naprawdę z kryzysami to nigdy nie wiadomo, kiedy coś się no stanie. Przez ostatnie lata to już. Przez ostatnie koniec. lata, no to wszystko już tak naprawdę rzeczy, których sobie nie wyobrażaliśmy, nas zaskoczyły. My wystartowaliśmy z budową. Miesiąc później wojna na Ukrainie wybuchła. Główny wykonawca, który nam realizował garaż, a mamy. 7000 metrów garażu podziemnego, tam zszedł nam z budowy po dwóch tygodniach i powiedział: Sorry, ale już nie mamy dostępu do materiałów, ceny wzrosły, nie jesteśmy w stanie tego kontraktu zakończyć. I przez to na dzień dobry pół roku opóźnienia złapaliśmy z budową. Mieliśmy bardzo dużą firmę, taką rzetelną, tak naprawdę w czołówkach. Polski, jeśli chodzi o takie realizacje, no i powiedzieli, że już im się nie opłaca, dziękuję, do widzenia, nie? I tak wszystkiego się nie da zaplanować, trzeba robić to też e, ostrożnie. No, mówiłeś, że robiłeś kilka flipów, później inwestycje deweloperskie, no ale też e, rozmawialiśmy o tym wiele razy, jak się widzieliśmy, mm. że e, no, dobrym pomysłem jest inwestowanie w grunty, no bo po pierwsze mało osób specjalizuje się w gruntach, po drugie ta ustawa... Ja pamiętam, że dużo osób interesowało się zarabianiem na gruntach lub zaczynało, ale potem ta ustawa no skutecznie ograniczyła wielu ludziom taki pomysł. że o obrocie gruntami rolnymi, Obr tak? Tak, o obrocie nie. gruntami ograniczyła taki pomysł właśnie, by się tymi gruntami zajmować i od tamtej pory jakoś informacje na ten temat nie zaczęły się rozprzestrzeniać. Ci, co wiedzieli, to otrzymali te informacje mm. dla siebie, jak to robić. Więc gdzieś to nie poszło w tą stronę tak jak flipy. No bo jeżeli to by było tak jak z flipami, że każdy może przyjść, kupić, założyć sobie działalność, sprzedać, zarobić 100 tysięcy i by było takie popularne, to grunty też by były takie popularne. No ja myślę, nie że nie jest, to jest tak trochę z tymi gruntami, tylko jest więcej problemów niż z mieszkaniówką. To jednak trzeba tą wiedzę zgłębić i, i się w to zaangażować. Takie proste tematy, grunty pod domy jednorodzinne, to, to jest tak naprawdę tak, jak mówisz. no Słuchaj, u mnie. Często jest tak, mamy takich pracowników lotnych, którzy na przykład gdzieś tam sobie jadą, zatrzymują się, widzą, o jest duży dom, na przykład jakiś tam w takim trochę gorszym stanie i duża działka jest zaniedbana. No i po prostu dzwonią, dzień dobry, czy nie chcielibyście państwo kawałek działki odsprzedać. No i ludzie często no, nawet widzi, że oni tam, nie wiem, trawy nie koszą, jest takie w ogóle zaniedbane i tak dalej. Często jest im to na rękę, na przykład pieniądze zarobione w ten sposób przeznaczają sobie na remont domu, czy nie wiem, teraz pompy ciepła, jakieś tam różne rzeczy. I to nie trzeba być, wiesz, mega ekspertem. No jedziesz, widzisz, że jest 5000 metrów działki przy, przy, przy jakimś tam już takim starszym domu. No wiadomo, jak jest willa, no to raczej nie dzwonimy, żeby tam gościowi jakiś tam, wiesz, wcisnąć jeszcze jeden dom. Ale jak, jak ta zabudowa nie jest taka najwyższej klasy, no to po prostu pytamy ludzi, czy nie chcą sprzedać. No i tu nie trzeba wiesz, że jakiejś filozofii, po prostu wystawiasz wtedy, wydzielasz tą działkę, płacisz go odeciąć i robi podział, wystawiasz na oto domie za cenę rynkową i na tym zarabiasz. Taki prosty flip. Ale jak są większe grunty, to to już jest taka wiedza naprawdę specjalistyczna. Jest mega dużo pułapek, na których można wtopić, bo na przykład nawet jak zobaczysz w centrum miasta mega grunt. Choćby we Wrocławiu jest na przykład Hutmen i FAT. To jest ile? Półtorej kilometra od rynku. Zajebista lokalizacja tam. Ja myślę, że koło pięciu tysięcy mieszkań jest w stanie w tej lokalizacji wejść, wybudować się. Ale jest problem z infrastrukturą, bo Grabiszyńska już jest tak zakorkowana, że miasto chce, żeby prosto z tego osiedla wybudować estakadę, która Pójdzie, wiesz, gdzieś tam połączy się z inną częścią miasta, żeby ludzie wyjeżdżający z tego osiedla nie wjeżdżali na Grabiszyńską, bo totalnie zakorkują ulicę. No i na przykład budowa, teraz tam strzelam, to jest między nie wiem, 40 a 80 milionów złotych. To już jest taki próg wejścia, że naprawdę, wiesz, ciężko się tutaj dogadać, żeby ktoś chciał to zrobić. Trzeba wybudować szkołę, która też kilkadziesiąt milionów złotych kosztuje, przedszkole. No, miasto już ma takie swoje mega wymagania. I brakuje jednomyślności wszystkich właścicieli gruntów, żeby faktycznie wziąć, podjąć się tego, podpisać umowę na sztywną, i miasto nie chce tych gruntów wypuścić na rynek przez to. Nie? Więc yy, czasami się zdarza tak, że jest na przykład działka i nie, może, nie dostaniesz obsługi komunikacyjnej, że mimo tego, że powiesz, o, wow, super miejsce i tak dalej, no to w zdiumie oni powiedzą sorry, ale w tym miejscu już nie, mo nie można się włączyć do ruchu, bo zakorkujesz nam całą ulicę i do widzenia. Widziałem często takie inwestycje. Zazwyczaj się wiesz, udaje to załatwić, na przykład jakimiś tam nakładami na rozbudowę infrastruktury, ale często wiąże się to z ograniczeniem jednak tego, wiesz, robisz analizę i wychodzić i nie wiem, mogę wybudować 200 mieszkania, dostajesz obsługę komunikacyjną, która pozwoli tylko na obsłużenie, nie wiem, 50 mieszkań, i to już jest wtedy mega wtopa, no bo nagle się okazuje, że ta cena za grunt powinna być 4 razy mniejsza, nie? Czy trzeba mieć sporo wiedzy i znajomych, którzy zajmują się podobnymi tematami, żeby się ze sobą komunikować, żeby wiedzieć, tak. co z takim danym gruntem robić. Natomiast osoby, które są początkujące i chciałyby no, dotknąć tego tematu gruntów i zarabiać, na no to mogą zajmować się pośrednictwem czy sourcingiem, jakby tego nie nazwać, i, i podsyłać na przykład tobie Dokładnie e, grunty, tak, no. które. Które ty będziesz analizował? Często przy gruntach, to już są wiesz, milionowe kwoty. No, takie poddomy jednorodzinne, no to okej, okay, tam można jeszcze wiesz tutaj dookoła Wrocławia na wioskach po kilkaset tysięcy kupić, ale w mieście, jeśli to jest grunt pod wielorodzinkę, to już są miliony, dziesiątki milionów albo nawet setki milionów złotych. Teraz mogę się pochwalić. Akurat dwa tygodnie temu udało nam się spiąć taką transakcję, jedną z największych w Polsce, na, na pewno największa w Polsce w tym roku. Za 145 milionów złotych netto we Wrocławiu pod duże osiedle. Super lokalizacja, bardzo problematyczny grunt, i tam wiele lat próbowano coś z tym zrobić. Mi się udało akurat po, powiedzmy, pogodzić. Dwie, dwie skłócone strony, żeby sprzedali ten grunt dużemu deweloperowi, no i myślę, że tam ponad tysiąc mieszkań powstanie w okolicy tam powiedzmy armii krajowej, nie zdradzając dokładnej lokalizacji. Więc wiesz, no nawet jak zarobisz jako pośrednik na takim gruncie, nie wiem, 2-3%, czy nawet powiedzmy, nie wiem, ktoś 1%, no to, to już są fajne pieniądze. Dużo nie? pieniądze, no bo przy flipach ciężko wybudować tą, tą skalę małym zespołem no a grunt po prostu dużo kosztuje i tak jak mówisz to... no no, nie Nowy wiem, grunty pod Amazona, pod jakieś fabryki tego typu rzeczy, no to to już są, wiesz, dziesiątki hektarów, czasami setki i, i setki milionów złotych, więc naprawdę na tym można dużo zarobić. A nawet takie mniejsze, no to teraz grunty mieszkaniowe, to jest tak, że jak masz grunt na mieszkanie, to jak ciepłe bułeczki. To od razu się kolejka deweloperów ustawia i każdy ci zapłaci prawie każdą prowizję, jaką będziesz chciał, jeśli się tylko Excel spina. I to naprawdę jest tak, kiedyś to jeszcze było tak, że wiesz, że wymyślali, Wybrzydzali i tak dalej. No dzisiaj tak bardzo brakuje tych gruntów mieszkaniowych, że. No myślę, że raz, że brakuje gruntów, a dwa, że powstało dużo szkoleń deweloperskich i społeczności deweloperskich, których w hmm. Polsce bardzo długo nie było. One, one te społeczności powstały, bo widziały, co, co my robimy na, na flipach czy na pośrednictwie i, i, i zobaczyły, że rzeczywiście można, można takie, takie szkolenia czy takie społeczności budować. No i teraz każdy, kto przejdzie sobie takie szkolenie, czy chce w ogóle wystartować, no to gdzieś tam tego gruntu szuka i dla niego bezpiecznie jest też kupić bezpieczny grunt niż... No ja niż... myślę, że raczej, wiesz, po takich szkoleniach to z tego, co widzę, ludzie budują raczej domki, wiesz, gdzieś tam na obrzeżach tak dalej. Wejście, żeby kupić w mieście grunt pod wielorodzinkę, to naprawdę no to jest dla takiego sprawa, tak, tak, to... człowieka to jest gruba sprawa, nie? To naprawdę wszyscy deweloperzy się zabijają. Ci powiem szczerze, że mi się właśnie dlatego nie chcę nawet tego robić, nie? No bo jak mam zapłacić mega wysoką cenę za grunt w mieście i później na żyle liczyć marże, czy ja na tym zarobię, nie zarobię i tak dalej. To naprawdę to też wolę sobie dać święty spokój. Właśnie nie? na podstawie tego, co ty mówisz, tego twojego świętego spokoju, ja mam mnóstwo znajomych, którzy no, no, mają podobną działalność jak ty, deweloperską, i widzę takie, takie etapy, że na początku, jak ktoś zaczyna, to chciałby zrobić wszystko, żeby spróbować. Tak. Potem widzą, że to działa i myślą, dobra, no to rzeczywiście działa. Czas leci, jestem coraz starszy. Mhm. Dzieci mi rosną i jakby jak pan znowu trzy lata, żeby wybudować jednego bliźniaka, to od razu zróbmy 10 czy 20 tak. czy, mieszka, czy, czy mieszkaniówkę. No i potem ktoś wchodzi, powiedzmy, ty za 10 lat będziesz już w tej skali, że już nie ty będziesz jeździł do tych urzędów, tylko ty będziesz już takim powiedzmy podmiotem co, większym ja, czy, nie? Często, wiesz, często też ceduję, ale jak jest taka sprawa newralgiczna, ja wiem, że od tego zależy. Wiesz, to czy zarobię jako spółka, wiesz, nie, nie chodzi, żeby się przechwalać, czy coś, czy wypali deal i zarobię na przykład 20 milionów złotych, czy stracę, a wyśle wiesz gościa, który być może nie tak poprowadzi rozmowę, no to wolę samemu przyjść. Ja się to nie tak, boję, to, wsadzić wiesz. To kluczowe, że to tak, ale mam, tam, mam na myśli wiesz, błoto, to, że tak. na myśli miałem bardziej to, że no jest ten etap początkowy, środkowy mhm. i ten docelowy, finalny w takiej największej skali. I teraz. W tej całej działalności, gdzie można opatrywać pieniędzy, to jest tak, że tym, którzy już są tam daleko, nie chce się już biegać ze tematami, które są za małe. Dokładnie tak. Tym średnim, ci średni są tak po środku, albo się cofają, bo chcą mniej, jednak ich zmęczyła budowa, mieli mhm. jakieś problemy, albo idą w lewo, albo idą w prawo. I jest luka pomiędzy tematami, które nie są dla bardzo dużych deweloperów, bo ich uruchomienie mhm. Jasne. inwestycji kosztuje no, tyle samo, mają ludzi mhm. zatrudnionych. I myślę, że tu jest ta luka, żeby wypatrzyć ten taki tak. przedział. Kwot na, hmm. czy wielkości gruntu, w którym warto się Jasne. Poruszać, ja tak, mam w tej są tej właśnie tej takich pośredników, którzy już nawet znają się na tym, co, co wiesz, co ja robię, no ale nie dysponują swoim kapitałem, albo często na przykład boją się zaryzykować. Bo wiesz jak to jest, każdy jest kozakiem, ale tak. w momencie, kiedy ma tylko pokazać, <laughs> wiesz do, do zarobienia jakieś pieniądze, ale jak już ma zaryzykować i na przykład wiesz, no. Powiem, dobra, to dawaj do moich pracowników, którzy też potrafią wiesz, dziesiątki, czy w skali roku setki tysięcy złotych na tych gruntach zarobić, tak jak powiem, dobra, to dawaj, składamy się po stówie albo po dwie stówy yy, i zaryzykujemy, czy coś wejdzie, czy nie wejdzie no to już wiesz, to już zapał trochę maleje. Nie? Yy, I tak samo jest z pośrednikami. Ja mam na przykład pośredników, którzy za przyprowadzenie tematu dostają na przykład 2% od tego, że ja coś kupię przy znalezieniu klienta do sprzedaży, na przykład też tam mają, nie wiem, 2% załóżmy, ale jeśli temat jest od nich, to jeszcze daje im 10% zysku. I to jest fajne, bo oni tak, nie wykładają na to kapitału, nie ryzykują, ale jednocześnie wiedzą, że jak przyjdą do mnie z tematem, który jest mega okazją rynkową, że wiesz, że faktycznie wiadomo, że to nie jest grunt po cenie rynkowej, to ja się z nimi też podzielę zyskiem. i Być może wiesz, w porównaniu do flipów mieszkaniowych, to nie jest jakaś tam duża kwota te 10%, ale tutaj ze względu na skalę. Przedsięwzięcia, często na, na dużo wyższe kwoty niż w mieszkaniówce, i na to, że tych ryzyk jest zdecydowanie więcej. I trzeba też wyłożyć kasę później na dokumentację projektową, i tak dalej, o której też wspomniałem, to też często to jest setki tysięcy bądź, bądź nawet czasami w milionach złotych, to myślę, że to jest uczciwa. Cena i, i tak naprawdę no dostajesz wtedy na przykład nie wiem, 10% dodatkowo od miliona czy 5 milionów na tym, co się uda zarobić na tym gruncie. Więc... No i to pośrednictwo jest coś, w czym ja się specjalizowałem mhm. od samego początku. No, bo nie ryzykujesz niczym. Tak. Całą odpowiedzialność dajesz komuś, tylko musisz po prostu no. swoje wychodzić. Poświęcasz głównie czas, te Dokładnie świadczenia też tak. po drodze, potem ci się pojawiają pieniądze i możesz robić tak swoje więc. tematy. Tu chciałem... No, bo to jest tak, jak ty powiedziałeś, no jak kiedyś na przykład, jak nie wiem, było do zarobienia 50 czy 100 tysięcy złotych, to też wiesz, wow, szedłem i tak dalej. A teraz ze względu na to, że. Każdy temat u mnie prowadzą już prawnicy, bo ja wiesz, nie jestem w stanie, nie wiem, czytać tych umów, zapoznawać i tak dalej. Nie mam na to czasu, ani już mi się po prostu nie chce tego robić. No to wiesz, mam jakieś tam koszty obsługi prawnej. Co, któryś deal nie dojdzie do skutku, bo nie wiem, ktoś się rozmyśli, albo na końcu okaże się, że chce nas oszukać, jakiś faka, wiesz, wyjdzie jakiś truf w, szaf, w szafie, i dalej, No to nie chcę mi się już tymi małymi tematami osobiście zajmować, bo nie mam na to czasu, no po prostu, wiesz, gdzieś tam zajmuję się tymi większymi tematami. Mam ludzi, którzy, właśnie jak mam takich zap, yy, zaprzyjaźnionych już pośredników, albo nawet moich pracowników, to ja już im takie małe kompetencje oddaję, nie? przychodzą, mówią swoje jest działka. Sprawdziliśmy stan prawny, tak i tak, cena nie wiem, 100 zł za metr. No, to do mnie chodzi po 150 i tam, nie wiem, trzeba wyłożyć 50, 100 czy 200 tysięcy zł i, i tam obrócimy tym szacunkowo w 3 do 6 miesięcy. No i ja mówię, OK, no, wtedy wiesz, prawnik sprawdza, czy faktycznie wszystko jest OK. Rozmawiam z notariuszem, tam sobie przejrzę księgę wieczystą, e, faktycznie co oni tam chcą wykombinować, no ale ja wtedy poświęcam na taką tam analizę nie wiem, pół godziny i daję im, światło, żeby działać. No i, i to jest też fajne, bo oni uczą się wiesz, takiego inwestowania, coraz większe tematy robią, a, a przekazują im takie kompetencje też. I tu jest na, naprawdę duża rola dla tych ludzi, którzy dzisiaj się zajmują flipami na mieszkaniach, żeby wejść ten level wyżej i, i trochę zgłębić tą swoją wiedzę, zacząć się uczyć tych gruntów, bo tu jest naprawdę duża nisza, dużo jeszcze szans do tego, żeby ten rynek się rozwijał. No rzeczywiście tak jest, że te flipy to jednak jest. Taki bezpieczniejszy zawsze poziom dla, dla osób, które się nieruchomościami zajmują, a do gruntów i do deweloperki idą osoby, które rzeczywiście szukają większych zysków albo no, większych wyzwań. Zmieniając temat, występowałem u Was na kanale w sprawie dla mhm. dewelopera. Możecie zajrzeć na i sprawdzić kanał Sprawa dla Dewelopera, który prowadzisz razem z Pawłem. No, tam też pokazujecie różne rzeczy na temat nieruchomości, popularyzujecie ten, ten temat wśród społeczeństwa takiego, który nie był zainteresowany do tej hmm. pory, powiedzmy, zarabianiem na nieruchomościach. Więc ta ja myślę, że osób. u nas spora grupa osób to jest właśnie taka, która się interesuje w jakimś tam stopniu tym rynkiem nieruchomości, ale chciałaby zobaczyć w praktyce, jak to wygląda, no bo dzisiaj tak naprawdę dostęp do wiedzy, jaki masz, albo pracowałeś w nieruchomościach, masz tą wiedzę, doświadczenie, zetknąłeś się z tym rynkiem, Albo widzisz masę przepychu, właśnie różnych ofert szkoleniowych w internecie, no i pewnie nie każdego, nie wiem, stać na takie szkolenie od razu, bo to nie są zazwyczaj małe kwoty może niektórych stać, ale nie do końca wierzą albo nie chcą wydawać takich pieniędzy i tak dalej. Więc ja widzę, że dużo naszych yy, widzów, jeśli faktycznie tam są jakieś komentarze, to są albo ludzie, którzy w jakiś sposób się zetknęli albo chcieliby się tego nauczyć i tam wiesz, często albo jakieś uszczypliwe rzeczy takie związane, że oni by chcieli zobaczyć jak się zarabia, po co pokazujecie jakiś tam influencerów, coś robicie i tak dalej, Ale wydaje mi się, że to raczej są ludzie, którzy faktycznie w jakiś sposób chcieliby z tym linkiem się związać, jak Styczność mieli. Jaki macie pomysł na ten kanał dalszy? Mhm. No bo to, to fajnie wygląda. W bardzo krótkim czasie zrobiliście taki wynik, jak ja robię przez całe życie. E, podchodzicie do tego typowo, YouTubeowo. Mhm. E, no szczególnie Paweł ma tu bardzo duże doświadczenie, więc on ten projekt. No ja myślę, że wiesz, że, że te zasięgi jakiś tam wynik, no to, to właśnie przez to, że Paweł jednak ma wiesz, spore zasięgi na swoim głównym kanale dla pieniędzy. Więc, więc on tutaj jest takim wiesz, dźwignią, która, która to podbija dosyć mocno. Natomiast no, my chcemy się skupić teraz na tym kanale, przede wszystkim na tym, żeby pokazać ludziom, jak można zarabiać na nieruchomościach, pokazać wszystkie procesy takie edukacyjne, właśnie jak teraz kolejny nasz odcinek będzie dotyczył tego, jak sprawdzać samemu grunty, jak wykonać taką prostą pracę właśnie architekta, żeby na przykład tam projektantowi nie płacić, nie te 2 czy 5 tysięcy złotych za analizę gruntu, bo to można zrobić samemu w taki prosty sposób, no, zakładając jakiś tam wiesz margines błędu, ale, ale to i tak kilka tysięcy złotych zaoszczędzisz na tym, że nie wyślesz do projektanta, on ci powie, a nie, tego nie można zrobić, czy tu jest jakiś fakab, i tak dalej, więc tego będziemy uczyć. Będziemy uczyć, jak właśnie sprawdzać potencjał, ile można na danej działce wybudować, jakie są ewentualnie tam ryzyka w okolicy, w jaki sposób na przykład badać w ogóle rynek pod kątem cen, czy coś się opłaca, nie opłaca. Będziemy uczyć odnośnie rentowności inwestycji deweloperskich, jak to liczyć, co zakładać, jakie bufory, na co się składa taki, powiedzmy, biznes plan dla banku. Ale generalnie chcemy tą wiedzę, która jest tam na tych szkoleniach za dziesiątki tysięcy złotych, chcemy przekazywać naszym widzom, w, w gratisie za to, że oglądają, a docelowo po prostu też zakładamy, chcielibyśmy zrobić taki pierwszy w Polsce projekt deweloperski online w której w jakiś tam sposób na przykład naszych widzów dopuścimy do udziału z nami w spółce, do, do przedsięwzięcia, żeby też tam podejmowali jakieś decyzje pod kątem tego na przykład, nie wiem, co gdzie wybudować, jaka lokalizacja, jaki budynek. Jaki klimat, takie proste decyzje, które nie, nie wysypią też nam <gryzny> biznesu, totalnie nie położą, ale chcielibyśmy zrobić taki eksperyment dla tych ludzi, którzy chcą się uczyć, którzy na przykład dzisiaj chodzą na szkolenia z flipów czy z deweloperki, żeby w praktyce mogli zobaczyć, jak taka inwestycja deweloperska wygląda i na przykład wejść z nami na jakiś tam mały udział kapitałowy, który zagwarantuje im to, że, że będą mogli formalnie też uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Jakby to teraz dopiero do mnie dotarło, bo to było z 5-6 lat temu. My zrobiliśmy taką rzecz, tylko wy przy flipach. Założyliśmy spółkę, która flipowała mieszkaniami. Zabraliśmy pieniądze od okay. udziałowców, flipowaliśmy tymi mieszkaniami w zamian. Te osoby też widziały, jak my to e, robimy. Okay. I to było tak, że no, te osoby wyłożyły pieniądze, ale też uczyły się tego, co, e, co się dzieje. I część z tych osób, z tego co ja teraz wiem, e, flipuje dość regularnie. Okay. Więc był to taki proces. Oczywiście że no Ja nawet to się nie wiedziałem, ale ja ale... zapomniałem o tym okay. całkiem, bo to były nasze jakieś tam początki. Małe kwoty. Ja myślę, że tu też przy deweloperce jest więcej takich zapalników i, i wiesz, momentów, kiedy się jakiś pożar może pojawić, tak. I, i myślę, że to będzie ciekawe dla ludzi, choćby, wiesz, same negocjacje, strategia przy zakupie gruntu, wiesz, pokazanie tak faktycznie od kuchni, jak to wygląda, bo wiesz, to często jest taki trochę poker, że wiesz, spotykają się dwie strony, ja chcę kupić stosunkowo jak najtaniej, ktoś chce wyciągnąć kasy jak najwięcej, jak to faktycznie wygląda. Wygląda, ale też powiem Ci, na przykład, dokumentacja taka prawna moje umowy na generalne wykonawstwo, na pośrednictwo, na projektowanie i tak dalej to też kosztuje dziesiątki tysięcy złotych, jak chcesz mieć to tak mega hmm. dopracowane i zabezpieczone. Więc takim ja myślę, ludziom... że tutaj taką największą wartością pokazywania tego w jakiejkolwiek formule, czy ktoś to ogląda na YouTube, czy. Hmm. Czy znak kogoś bezpośrednio jest to, że się jest przy kimś, kto ma doświadczenie i pcha do przodu? Mhm. No bo mówmy się tak, że zawsze każdy człowiek wchodzi biznesowo na poziom wyżej, jeżeli jest w stanie porozmawiać z kimś, kto na tym poziomie wyżej jest i Dokładnie on mu to wszystko tak. pokazujemy, go wzorujemy i wtedy mówimy tak, nie chciałbym robić tego, jak on to robi w ten sposób, wolałbym to robić inaczej, mhm. chciałbym to robić tak. I idziemy, więc. Wiesz, przy deweloperce to jednak mówię, to nie jest taki prosty temat jak zakup mieszkania i tam lift, tak. remont i sprzedaż, bo, bo tutaj zabawę, stosunkowo przedtem... nie dużo ryzykujesz, no, kupisz tą nieruchomość, nawet jak ten remont zrobisz jakoś nie najlepiej, wiesz, nieestetycznie, nie no to dużo na tym nie stracisz, nie? Ewentualnie nic nie zarobisz. Ja mam przykład kolegi z Juraty, pozdrawiam serdecznie który wyremontował mieszkanie sam, które wyglądało bardzo ładnie. Byliśmy w hmm. tym mieszkaniu i, i wiesz, nowe panele, nowe ściany, kuchnia, wszystko nowe. I kupiły to dwie panie, które weszły tam i po prostu wiesz, wycięły wszystko w pień i zrobiły sobie remont na nowo, na nowym mieszkaniu. <laughs> okay. nie? Więc to też nawet jak zrobisz remont, to i tak jest szansa, jest... że ktoś to kupi i zrobi tak, sobie remont. No, na... My to przeżyliśmy na jednej inwestycji we Wrocławiu. Zrobiliśmy taką naprawdę mega... Podwyższonym standardzie, więc zajebiście wszystko wyglądało, odpicowane i mówimy: Dobra, nie będziemy jak wiesz, deweloperzy normalnie oddawać takich, wiesz, ścian, tylko zrobimy gładzie, pomalujemy, że po prostu tak wiesz, że jutro się możesz wprowadzić. No i zrobiliśmy coś takiego: wzięliśmy, wiesz, dwa biura projektowe, wybraliśmy najlepsze koncepcje tych mieszkań, wiesz, jak faktycznie, żeby stworzyć taką super przestrzeń do życia dla ludzi. No i wiesz, dwa tygodnie pod oddaniu mieszkań patrzymy, a ludzie burzą ściany, wiesz, gruz wynoszą itd. i tak dalej. Ja mówię, ja tyle wiesz, pieniędzy wydaliśmy na to wszystko, to z projektami i tak dalej, setki tysięcy złotych kosztowało. A i tak przecież ludzie zburzyli to wszystko, wiesz, w cholerę. No, i, myślę, że to jest ciekawe, że to nie? wybrzmiało i z moich i Twoich, tak. że. Mam tutaj na myśli to, że jeżeli mamy wsparcie osób, które już gdzieś były, coś widziały i w praktyce sprzedawały temat i wiedzą, co tak. ludzie robią potem z tym, co my sprzedajemy, to warto posłuchać właśnie osób, mm -hmm. żeby nie spełniać jakichś swoich chorych ambicji. W klipach <laughs> to już klasyczne tak. jest, że kobiety chcą zrobić przepiękne mieszkanie według ich upodobania. Nie według jasne, tego, jak schodzą klienci, tylko według ich upodobania. Nie? Ja że mam to, ten problem, to... bo mój wspólnik zawsze on akurat wnętrzami się tam powiedzmy specjalizuje, to jest jego konik, ale ja mu zawsze tłumaczę, ja mówię, Mówię, ty, nie budujemy tego dla siebie, nie ty tam będziesz mieszkał, ani nie ja, mhm. tylko to ma być dla ludzi, to ma być użytkowe, nie musi być zawsze z najdroższych materiałów i tak dalej, bo on na przykład, wiesz, jak robiliśmy mieszkania, to na 80 metrach to prawie, że kawalerkę chciał zrobić, bo mówi, nie no jak, nie będziemy klitek takich robić i tak dalej, a później przychodzili ludzie, na przykład kończyło się na tym, że robiliśmy trzy takie przestronne pokoje i tak na, na dzisiejsze czasy 80 metrów trzy pokoje, to nie są ciasne te pomieszczenia, a na przykład przychodzili ludzie i chcieli pięć pokoi. Nie? Już czy tam cztery, to, 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 to był standard. oni no, jak najwięcej chcieli. Nie? No i, i wiesz, ja już Rafałowi nieraz mówiłem, że mówię, nie projektuj, wiesz, nie rób tego jak dla siebie, bo no, ty nie kupujesz na przykład, nie wiem, tam za 12 tysięcy za metr. Tylko mieszkasz w domu i wiesz, tam z dużo droższym, i ty nie masz robić jak dla siebie i nie wiem, bo wykończenie wnętrz za 8 tysięcy zł za metr, tylko to ma być dla ludzi, którzy chcą zainwestować pieniądze. okej, okay, Mają być te materiały bardzo porządne, spełniające wiesz najwyższe standardy, jeśli chodzi na przykład o obiekt hotelowy, no to trudnopalne i tak dalej, żeby tam nie było później, żeby ci ludzie, którzy od nas kupują, nie mieli żadnych fakapów. Muszą być trwałe i, i wiesz, ładnie wyglądające, ale nie muszą być, wiesz, jakichś renomowanych firm, najdroższych tak dalej, bo ludzie za to nie chcą płacić. Oni chcą zainwestować kasę i mieć jak najwyższą stopę zwrotu z tego, co zainwestują sobie i wiesz, i mieć te, te mieszkanie na lata, a nie, że właśnie firanki, jakieś kanapy, wiesz, nie wiadomo co, bo później przychodzi gość i na przykład drugiemu się to nie podoba, nie? tobie się podoba. a to nie. No tak, tak, tak. No właśnie. To trzymam cię za słowo z obietnicą z początku naszego, naszej tutaj rozmowy, że mnie zaprosisz na, na, na otwarcie. Myślę, że tego jeszcze nie mogę zdradzić, ale pomysł na otwarcie mamy naprawdę mega i będzie głośno we wszystkich social mediach i, i na YouTubie i tak dalej, bo będzie bardzo fajny event organizowany. Także czuj się zaproszony. Czuję się zaproszony, czułem się za słowo. Dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie. Zapraszam na, na kanał, na media społecznościowe do Adriana, które będą podlinkowane tutaj w opisie, na kanał Sprawa dla Dewelopera. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia wszystkim. Pozdrawiamy. Cześć. Na razie.